Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmówka Z. Ja nazywam się Tomasz Ochota, a dzisiaj moim gościem jest... Mary z Polski, która ma ochotę na rozmowę z Ochotą. Pięknie, jestem wzruszony, zwłaszcza, że to jest ostatni odcinek i wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie pozostałych, a musiałam Ciebie zaprosić, bo ja wiedziałam, że to będzie idealna okazja, żeby z Tobą porozmawiać. Trzeba docenić strój, który ponoć na tę okazję jest specjalnie dobrany. Tak, tak. Tomek jako super bohater. Being hero. Powiedz mi tak, na samym początku, zanim przejdziemy do albumu, czy często patrzysz przez różowe okulary? Mam takie czerwone, kwadratowe, które kupiłam sobie na Openerze w tym roku i uwielbiam przez nie patrzeć do tego stopnia, że są na wszystkich zdjęciach promocyjnych płyty. Mhm. Lubię taki trochę w głowie świat inny. A wiesz, dlaczego pytam o różowe? Dlatego, że dopiero niedawno się okazało, że odkryłem Twoją twórczość przed projektem Mary z Polski. O czym teraz powiesz? Chyba wiem. Nie, po prostu mamy dużo już wspólnych znajomych i ktoś mi pokablował troszeczkę o tym. I powiedz mi, jakie są główne różnice między projektem Mary z Polski, który tworzyłaś na początku sama, teraz już w duecie, a tworzeniem w zespole? Czy czujesz się teraz bardziej wolna? Tak, bo projekt Różowe Okulary, który był takim moim początkiem z muzyką, był tworzony z przyjacielem i my robiliśmy wtedy takie kawałki bardzo słodkie, właśnie patrzące przez różowe okulary na świat. Moje teksty były celowo takie przesłodzone, o miłości, no ale to był projekt od początku założony przez naszą dwójkę, więc wtedy Kuba, grający na gitarze, miał tak samo wpływ na tekst, tak samo wpływ na melodię. Teraz nikt tego wpływu nie ma. Bo Mary z Polski jakby jest jedna i ode mnie to wychodzi. Oczywiście jak teraz zaprosiłam do współpracy No Echoesa, Grześka, na znowu gitarę, ale w zasadzie też na wyprodukowanie całej płyty, no to oczywiście rozmawiamy i słucham jego uwag, ale to nie jest tak, że jesteśmy 50-50 w tym projekcie i też nie zamykamy się przez to na to, że czasem ten projekt może się rozrosnąć do czterech osób, czasem się z powrotem skulić do tej jednej, czyli do mnie. W przypadku duetu Różowe Okulary byłoby to nie do zrobienia, no bo to był po prostu duet, tak jak The Dumplings, którzy osobno już nie są The Dumplings, tylko wiadomo, robią wtedy się solowe jednostki. No. Mhm. A tęsknisz trochę za tymi czasami? Jako sentyment tak, bo to były początki i każda najmniejsza rzecz po prostu wzbudzała tyle ciarek, chociażby jakiś mały artykuł gdzieś w internecie. Ale jeżeli chodzi o taką tęsknotę za tamtą muzą, no to słucham teraz jej z takim przymrużeniem oka. Słyszę w niej błędy takie techniczne, widzę techniczne błędy w teledyskach i nie powiem, że żałuję, ale po prostu mam coś takiego, że wolę się pod tym już w tym momencie nie podpisywać, w takim sensie, że nie mówić o tym, że to był mój początek, tylko raczej to były te przetarcia szlaków. Początkiem jest Mary z Polski za tych czasów swoich z Welonem, więc różowe okulary są takim testem dla mnie. To jak sobie już wspominamy, to jak myślisz, ile Twoich słuchaczy i fanów ma do Ciebie pretensje o to, że wrzesień nie był singlem? Gdyby mógł być i gdyby była kasa na klip, to on by był natychmiast singlem, bo ja siebie wyobrażam do tego września już w milionach stylizacji. Niestety się tak nie stało, bo na pierwszą płytę były przewidziane 3 klipy, a ja od początku, jak przyszłam do Kaeksu, to mi się tak marzyło, żeby to był właśnie Alarm, Liczydło, Miło było Pana poznać. Nie spodziewałam się, że wrzesień zaliczy aż taki hype. No, muszę Was przeprosić serdecznie za to i być może kiedyś powstanie jakiś klip do tego na zasadzie jakiejś zajawki. Może ktoś mi w tym pomoże. Ale myślę, że nie jestem jedynym chętnym. Może. Numer masz. Jesteś dzisiaj ubrana na czarno, czerwono, biało, czyli typowa Mary z Polski. Czarny... Z krzyżami. Tak, o, to krzyże. Czarny to jest Twój czarny humor, biały to jest biały wiersz, a czerwony? Czerwony to jest taka wisienka na moim torcie z Polski, który przełamuje powagę sytuacji i w odpowiednich momentach dodaje czasem takiego kobiecego uroku, w odpowiednich rozwściecza, więc czerwony jest takim moim zdaniem kolorem przełamującym właśnie te emocje pomiędzy białym wierszem spokojnym, a czarnym ironicznym, wrednym humorem.
trochę jak byk ten czerwony. Tak, on tak ma rozjuszyć w dwie strony. Raz rozczulić, raz wkurzyć. Tak jak moje teksty. Tak, dokładnie. Do tego jeszcze przejdziemy. Tak. Ale powiedz mi, wyszedł twój drugi album Dekalog z Polski. Nie zapytam, dlaczego Dekalog z Polski, bo to już chyba każdy zna na pamięć i w nocy o północy powie, dlaczego. A po co napisałaś ten album? Chciałam zrobić sobie taką dla głowy tablicę, którą będę miała, jak się budzę rano i będę o niej pamiętała, bo są to moje 10 zasad i chcę je pamiętać, a samo spisanie sobie na kartce rzeczy dla mnie ważnych ucieka. Jak zrobi się o tym płytę, włoży się w to masę pracy, zaangażuje ludzi, to to już nie wyjdzie na pewno z głowy do końca życia, te 10 zasad. Poza tym, tworząc tę płytę, sobie tak jeszcze bardziej w sumie sklasyfikowałam te moje zasady życiowe i tak sobie pomyślałam właśnie, co jest dla mnie takie teraz najważniejsze. I z racji tego, że trzeba było włożyć dużo czasu i pracy w pisanie tego, komponowanie, no to to nie było takie trywialne usiądnięcie i napisanie na kartce raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tylko trzeba było nad każdym numerem po kilka dni albo kilkanaście myśleć, więc ta płyta miała mnie samą jakoś tak ze sobą lepiej zapoznać i polubić. A powiedz mi, długo się pisze taki dekalog? Nie chodzi mi tutaj o pisanie tekstów czy tworzenie płyty, tylko spisanie sobie takich swoich życiowych zasad. Z jednej strony da się to napisać w 3 sekundy i też jest to spoko, bo to, co przyszło pierwsze do głowy, to wbrew pozorom jest takie intuicyjne, więc ważne. Ale potem, jak się dłużej nad tym zastanawiam, no to nagle zaczyna mi się grupować, że a może jednak to nie jest aż tak ważne, może moim problemem jest właśnie bardziej ten punkt i wtedy coś tak klaruje, więc no mi z kilka lat zajęło, żeby się tak poznać. Myślę, że za kilka lat znowu nie będę się znała i trzeba będzie mi coś nowego o sobie z powrotem napisać, żeby się znowu ze sobą zapoznać, bo ja się ciągle zmieniam, każdy się zmienia. Ponoć człowiek się zmienia co 7 lat. Co 7? Charakterologicznie. Nie wiem, gdzie to wyczytałam. Mam nadzieję, że nie w Bravo Girl. O. Nie, kiedyś? No ale tak słyszałam. Chciałabyś być na okładce Bravo Girl? Chociaż już nie ma chyba. Ja kiedyś dla Beki koleżanka zrobiła okładkę ze mną na krzyżówce. To było bardzo śmieszne, więc ja myślę, że Bravo Girl byłoby podobnie śmieszne. Krzyżówka z Mer. Przy tworzeniu albumu towarzyszyły Wam różne dziwne instrumenty, niespotykane. Są to instrumenty z szafy. Jaki jest taki jeden najdziwniejszy? Perfumy. I chyba lateksowy płaszcz, który był z takim futerkiem i to razem, jak się tak to międliło, to wydawało jakiś taki bardzo dziwny szum, który jest na przykład w utworze Szafa Mary z Polski słyszalny na początku, a pstryknięcie perfumami moimi ulubionymi, tylko mówiłam Grzyśkowi, że nie za dużo pstrykaj, żeby mi nie wypstrykał. Jest o tyle ciekawe, że potem jak to na komputerze odtwarzaliśmy, to to brzmi jak taka rozproszona blacha perkusyjna, więc świetnie nie się nadawało do wykorzystania jako riser w piosence, czy te takie właśnie, jak mają perkusje, elementy blaszane, więc... W jakim utworze można usłyszeć perfumy? W Szafie Mary z Polski i nawet je bardzo dobrze słychać w refrenie, jak jest Mary, Mary, kts. O, tam jest faktycznie. Ten taki pstryk. Żaden by nie powiedział, że to perfumy, żaden. No, dlatego właśnie sobie zostawiłam to na jakieś takie wywiady, żeby o tym mówić, bo w sumie nie słychać tego w piosence. No. Chyba w ogóle nawet tych ciuchów, tam szelestu tych ciuchów za bardzo nie słychać. To brzmi jak rzeczywiście instrumenty. Dużo osób Cię pyta o te wszystkie kontrowersyjne sprawy związane z religią. Ja Cię o to nie zapytam, tylko zapytam się, czy już miałaś takie sytuacje, że ktoś po prostu wprost napisał, że przesadziłaś, że obrażasz moją wiarę i tak dalej. Nie zdarzyło się, żeby ktoś napisał do mnie jakieś zażalenie, ale zdarzają się między ludźmi w internecie pod moimi postami niekiedy kłótnie, gdzie ktoś, powiedzmy, stworzy mema z moją właśnie okładką, gdzie pójdzie właśnie ten krok dalej i na przykład pojawiła się moja okładka wciśnięta w ten obraz Matki Boskiej, który ostatnio tak gorszył z tęczą. Pewnie wiecie, o który mi chodzi. No i to z kolei wywołało burzę, w związku z tym mi się za to oberwało, bo ludzie, którzy się oburzyli tym memem, zaczęli mi zarzucać jakby, że to wyszło ode mnie, więc jakby tutaj trochę też sobie pozwoliłam na jakieś naruszenie, powiedzmy, religijnych uczuć, gdzie w zasadzie to jest żart, taki mem, i dla mnie trochę przesada się o to czepiać, ale jak wiemy, ludzie są czasem i przesadni. Ale musiałaś być przygotowana chyba na to, wydając album w takiej koncepcji, a nie w innej, więc
chyba Cię to tak bardzo nie rusza, jakbyś to na przykład miała przy okazji pierwszej płyty, mi się wydaje. No, byłam taka od początku zaznajomiona z tym, że to jest mocny u nas temat. Jedyne, czego się tak stresowałam i stresuję, to żeby mnie nie posądzono, choć to się na pewno wydarzyło i wydarzy, że to jest celowa kontrowersja. Bo tak jak przy pierwszej płycie właśnie mówiłam, że nie pisałam o mojej mamie, bo nie chciałam takiego trochę budować w ludziach poczucia żalu i że ona startuje i się chce od razu wkupić nasze łaski poprzez jakąś tkliwą historię. Tak bardzo się wzbraniam i boję takiej opinii, że to jest celowa kontrowersja, bo przecież coś, co ludzi gorszy, lepiej się sprzedaje, bo jest o tym głośno. I tego nie lubię i nie chcę, żeby tak mówiono i na to się chciałam najbardziej tak uodpornić, żeby się tym nie przejmować, jak coś takiego usłyszę. A usłyszałam, więc tak się staram. Więc już, tak, już mam luz większy. Tak, ale powiem Ci, że to jest dobry sposób na swoją twórczość, bo Ty nie poszłaś za ciosem, tak jak w jednym wywiadzie powiedziałaś, że niektóre wytwórnie dają płyty, żeby się inspirować innymi artystami. To Ty inspirujesz się sama sobą i szukasz swojej ścieżki, a nie podążasz ścieżką, która jest już wyznaczona przez innego artysty. I to jest moim zdaniem dobra cecha artysty. Dziękuję. Bardzo rzadko teraz można spotkać. To miło bardzo. Ja na przykład jak już się kimś inspiruję, to chcę o tym powiedzieć i na przykład zacytować tą osobę, dlatego w utworze Fuck jest jawny cytat z The Antwoord, jawny cytat z Dua Lipy, którą już wcześniej wspomniałam, że New Rules to jest, mam w głowie Luzu tandem cytat z właśnie New Rules i wtedy celowo mówię, że to właśnie była Dua Lipa, The Antwoord, że Ciechowski, że Salvador Dali, no bo też uważam, że jest spoko się kimś inspirować, ale już gorzej kogoś kalkować i powiedzmy być polską, dajmy na to Billie Eilish czy polską Madonną, prawda? W sensie, że to jest takie dla mnie trochę kopiowanie już. Wiem, że cienka granica między inspiracją a kopiowaniem, ale dlatego staram się mówić, że okej, to była moja inspiracja i mówię o tym jawnie, więc miejcie tego świadomość i nie posądzajcie mnie o plagiat. A co było inspiracją do tych zakonnic, które są w książeczce? Bo one mają bardzo śmieszne nazewnictwo, między innymi Zenobia Presley, Apokalipsa Mintaj, Ostra Siostra. Zakonnice wzięły się z zabawy z moją mamą, która uwielbiała rysować. Nawet jak gadała z kimś przez telefon, to sobie coś tam szkicowała. I kiedyś właśnie natknęłyśmy się na filmy Tima Burtona, który jest taki przerysowany, szczególnie te też jego postacie są takie, że mają na przykład za duże oczy albo za chude nogi i mama zaczęła rysować takie postaci właśnie, które akurat w przypadku zakonnic mają takie gigantyczne stopy, małe główki i są takie dosyć śmieszne i zaczęłyśmy im wymyślać imiona, bo każda z nich, którą mama narysowała, była dosyć jakaś taka ześwirowana i żeby się pobawić językiem, to się śmiałyśmy właśnie, że ta wygląda jak taka pani Wiesława, która wszystko wie, więc jest Wie Wiesława, albo właśnie ta z taką Reginą, z taką nogą do góry, więc będzie Regina Wygina i stąd się wzięły nazwy, bo my z mamą byłyśmy takie trochę zawsze szalone i mama była trochę taką właśnie osobą, która myślę, że na starość byłaby właśnie taką szaloną, starą panią. A mama miała zamiłowanie do sztuki sakralnej, u nas w domu wisiały i obrazy Matki Boskiej jakieś kupione na starociach albo na stałe posągi większe lub mniejsze i chyba stąd się to wzięło, że te zakonnice były takie. A Mintaj to od Nicki Minaj? Wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy, że jest ktoś taki. To bardziej chodziło o tą rybę. Aha, dobra. Bo jak Nicki Minaj zaczęła być popularna, to ja zawsze pisałem Mintaj, bo myślałam, że tak ma nazwisko. Okay. Nie wiem dlaczego. Warto tutaj zdradzić, że ta płyta, mimo że zawsze mówisz, że płyta jest po polsku, że ty jesteś z Polski, dlatego wszystko jest takie polskie, ale jest tutaj element z Los Angeles. Właśnie. Czyli chodzi o zmasterowanie płyty. Jak to się stało? To jest w zasadzie takie, rzekłabym, wielkie powiedzenie, że to była płyta masterowana w Los Angeles, a tak naprawdę po prostu Rafał Smoleń, który ją masterował i chciałabym go w ogóle bardzo pozdrowić, że to zrobił, ma tam studio. W związku z tym gadamy w żartobliwy sposób, że mamy płytę zmasteringowaną w Los Angeles. A doszło do tej współpracy w zasadzie tak, że bardzo nam się marzyło z nim pracować. On jest taki, myślę, że bardzo, bardzo utalentowany właśnie w kierunku masteringów, miksów, ale przede wszystkim muzyce elektro. Wszystko, co zmasterował i co słyszałam, było dla mnie brzmiące genialnie, więc
stąd Los Angeles. Tak, światowo bardzo, ale z Polski i tak, no. Jakby nie patrzeć. Zanim przejdziemy do jeszcze cięższej części wywiadu, chciałbym się zapytać o ten krzyż. Mm-hmm. Dlatego, że jak rozmawialiśmy półtora roku temu, też o niego pytałem, mówiłaś, że on ewoluuje. Mm-hmm. I wtedy już ci to mówiłam? Tak. No widzisz, właśnie. Tak się stało, ale mam takie pytanie, czy dzisiaj, siedząc tutaj, już masz koncept na trzecią płytę i ten krzyż dalej będzie, czy jeszcze nie wiesz, co się z nim stanie? Będzie i też się trochę zmieni. Jak w Pokémonach. To będzie transformacja, bo już mam pomysł na trzecią płytę i faktycznie jak się widzieliśmy wtedy w Rzeszowie, jakieś niecałe półtora roku temu, no to ja już miałam pomysł na drugą płytę i ja wiedziałam, że to będzie właśnie ten dekalog, więc to jest trochę dziwne, że widzimy się znowu, może to proroctwo, że się spotkamy za półtora roku, będzie kolejna płyta, będzie ten krzyż nadal, jeszcze nie wiem tylko w jakiej formie do końca, więc jeszcze nie jest to aż tak wyklarowany pomysł. Więc to po prostu musi być zaplanowane od A do Z, tak jak mówisz i u Ciebie tak chyba ze wszystkim jest. Tak, jakoś tak się dzieje. A powiedz mi, czy jest u Ciebie miejsce na jakąś improwizację, na coś, jakieś spontaniczne akcje? Spontan jest na koncertach, kiedy mówię do ludzi, to na pewno, bo się pod wpływem energii czasem coś takiego dzieje, że ktoś do mnie coś krzyknie, ja odpowiem i wtedy na przykład potrafi to wytworzyć jakiś inside joke na danym koncercie, który już potem się ciągnie do końca, bo powiedzmy jest jakiś świrus w pierwszym rzędzie i potem cała sala już to wie i się śmiejemy wspólnie. Spontan jest też często w pisaniu tekstów, bo ja lubię tak się czasem rzucić na głęboką wodę i tak po prostu usiąść i napisać i koniec, i zamknąć laptopa, więc lubię taki spontan. Ale faktycznie inne rzeczy są tak bardziej przygotowane i nie ma miejsca na jakieś szaleństwa. Szaleństwo. Ale to chyba dobrze, bo dzisiejszy wywiad z tym miejscem to też było jedno wielkie szaleństwo. No taki spontan jest bardzo spoko. No chyba, że łazisz po Warszawie i szukasz miejsca. Nie mogłam sobie pozwolić na taki spontan, że a to na tej płycie się znajdzie może ten numer, a to może ten co taki, bo to bym się czuła wtedy trochę tak, że to nie jest spontan, tylko to jest takie niechlujstwo. O, a ja się tego trochę cały album. No tak. Tak. Wcześniej. Powiedz mi, przechodząc tak już troszeczkę do utworów, nie chcę wszystkich poruszać, bo moim zdaniem to trzeba przesłuchać. Dziękuję. Niech słuchają ludzie. Tego z nie da się powiedzieć słowami, to trzeba usłyszeć. Na Twoim albumie jest bardzo dużo przewrotności, jak sama mówisz. I utwór Bigotka jest takim moim zdaniem czołowym utworem, bo towarzyszy mu przykazanie, nie będziesz wyzywać byłych twych nadaremno, ale śpiewasz, że zemsta jest słodka jak bigotka. I czy to nie jest troszeczkę tak, że jak dekalog to są takie zasady, które powinniśmy się kierować, a ty jednak śpiewasz o tym, że ta zemsta jednak powinna być w naszym życiu wobec tego drugiego chłopaka, jakby to połączyć z tym przekazaniem. To jest tak, że piosenki, które przynależą do danych zasad dekalogu, one celowo opisują mnie na przykład właśnie w sytuacji, w której ja łamię ten dekalog, bo chciałabym tutaj pozostawić słuchacza z taką myślą, że może to w takim razie jest okej i może złammy tą zasadę, czyli może ta zasada nie ma sensu, ale może w drugą stronę, może właśnie to zachowanie typu zemsta, którą w teledysku eksploatujemy, bo tam się dzieją różne rzeczy, które są metaforą zemsty, może właśnie to ma dać do myślenia ludziom, że okej, zemsta nie jest taka spoko, więc ten punkt numer dwa, nie wzywaj imion byłych twych nadaremno, może ma tutaj sens, no bo jeżeli łamię go i zachowuję się tak jak Mary w klipie, no to wtedy chyba nie jestem moralnie w porządku. Więc chodziło mi o tą przewrotność, bo każda z tych zasad, no to jest coś, co ja łamię też na co dzień. I dlatego sobie to spisałam, żeby tego nie robić i żeby pamiętać, żeby tego nie łamać. I nie zawsze mi się to udaje. No ale to wiesz, chyba każdy tak ma, nawet no jeżeli wiadomo. Mamy inne dekalogi. No to nie ma osoby, która by nie złamała chociaż jednego. Więc to jest tak, że z tą zemstą ona jest słodka, ale czy to uczucie, że mam z tego powodu satysfakcję, jest okej? Okay, to już zostawiam, żeby sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Bo raz się wydaje, że to jest okej, okay, ale potem dochodzę do wniosku, że chyba nie warto. A ile bigotek zjadłaś na tym planie teledysku? Przyjechało ich mnóstwo. I mieliśmy absolutny zakaz ich jedzenia, żeby starczyło na wszystkie sceny, ale potem się można było na nie rzucić i nie chcę liczyć.
Dobrze, to już jesteśmy przy tym utworze. Mam dla Ciebie challenge. O. Mam dla Ciebie 5 cytatów, 4 właśnie akurat z tego utworu i chciałabym, żebyś wymyśliła do nich rymy, ale żeby to były słowa, które nie są kontynuacją tego danego cytatu. Więc zacznijmy od tego pierwszego. To od Ciebie już zależy, czy chcesz utknąć tu na stałe i te rady wziąć pod lupę, co ratują moją... niedosolaną zupę. Dobra. No to jedziemy bigotkę. Za to, że przespałeś całe lato i dyskutowałeś z tatą i nazywałeś mnie... łopatą. Można tak. Można. Za to, że mówisz, że zatruty i dlatego nie zjesz zupy, dałam jedną. Swoje buty. Nie oddałabyś swoich butów. Jakby były dziurawe, to bym oddała. No dobra. Za to, że chłodu w tobie masa, chociaż wiesz, że jestem łasa na twojego... ananasa. Dobra. Za to, że wchodziłeś wszędzie z buta, nie chcę już twojego... druta. Może być. Brawo. Nie chcę, bo mnie jest tu, potrzebny. Zaliczone. Pytałaś również na swoim Instagramie niedawno, jeżeli chodzi o bigotkę, którą wersję twoi fani wolą? Czy tą koncertową, czy tą z płyty? A ja mam takie pytanie odnośnie utworu Technosmutek, bo jak byłem na odsłuchu przedpremierowym płyty, to słychać było tą różnicę między koncertową wersją, a tą na płycie. I tak miałam, która bardziej? No właśnie. No. A tobie która się bardziej podoba? Chyba lubię bardziej wersję live, bo zawsze jest więcej basu na wersji live i no, trochę tam pozmienialiśmy faktycznie i to, co się dzieje we zwrotkach, też jest zawsze inne, bo my tam na padach odgrywamy wszystko na żywo, więc raz się zagra tak, raz tak i to jest celowo ruchome. Ale ja bardzo lubię, jak ludzie mówią, że coś live brzmiało lepiej. Mnie to w ogóle nie obraża, tylko wręcz jest mi milej, bo wiadomo, że wersja na płytę się bardzo cyzeluje, że to muszą być najlepsze take'i wybrane, niekiedy podstrojone i to jest już takie creme de la creme, a jak ktoś wtedy mówi, że koncert był lepszy, to sobie myślisz, okej, okay, czyli jednak ta chwila i ten moment to jest coś, co ludzie bardziej cenią i ja też chyba tak mam, że no bo jak gram koncert, no to są te ciarki, a jak się słucha płyty, to już tych ciarek nie ma, bo się przesłuchało już tyle tych take'ów, tyle tych podejść i po prostu już się czasem żyga tymi piosenkami. No, więc chyba live'y lubię bardziej. A czy Technosmutek czeka taki sam los jak Wrzesień? Bardziej powiedziałabym, że Mazowiecką Kieckę będzie czekał taki los, bo ludzie już teraz pytają, czy to będzie trzeci singiel, a ja nie mam takiej pewności, czy to będzie trzeci singiel. Widzę twój smutek. Taki... No bo ja, wiesz, Mazowiecka Kiecka i Technosmutek to są utwory, które moim zdaniem są takie czołowe, tuż obok Faka, którego uwielbiam, błyskam nad życie. Chciałabym mieć jak najwięcej tych klipów, bo ja uwielbiam ten moment nagrywania klipów, to jest po prostu zawsze szał. No ale wtedy, no mamy już dwa do tej płyty, czyli zostaje jeden. No to teraz tak ciężko wybrać. No. Więc może Technosmutek, może Mazowiecka Kiecka, a może ja powinnam zrobić głosowanie dla ludzi. Właśnie, o to myślę, że założyłbym fejkowe konta, ale nie wiem na co bym głosował w sumie, bo to jest tak jakby wybór między... nie wiem, między czym. Ja na pewno widzę w Technosmutku już taki oldschoolowy klip z tym tańcem takim. To byłoby dobre. Zwłaszcza, że ten, tam jak śpiewasz o tych recenzjach płyty, że na koniec mojej płyty, to można to na radiową wersję zmienić. Więc to no, nie jest moim zdaniem problem. Tak. Już teraz jak graliśmy właśnie go w Radiu Muzo na takiej live sesji, no to się zmieniło z Radia SK na Radio Muzo i to uznałam za fajny patent. W sumie fakt. Jak już wspomniałam o Faku, to tam jest dużo inspiracji zespołem The Antwoord i mówiłem Ci też po odsłuchu, że muszę o to zapytać. Jakie są Twoje ulubione hity tego zespołu i czy byłaś na koncercie ostatnio, jak byli w Warszawie? Nie byłam, choć męczyłam. No nie mogłam. Nie mogłam, nie byłam wtedy w ogóle w Warszawie. Męczyłam od pół roku menadżera, żeby zagrać support i no nie doszło to do skutku. Też oni mają własny support po prostu, więc... Był kiepski. Był kiepski. Uwierz. No mogliście wybrać. Tam była jedna wielka chodząca pani z dużymi pośladkami, która udawała, że śpiewa i tylko trzęsła tyłkiem. No to brzmi jak prawie ja. Nie no, żartuję. Nie byłam, ale najbardziej lubię, tak, oczywiście I Think You Freaky, to jest mój taki anthem The Antwoordowy, Banana Brain, Ugly Boy, to jest też taki mój ninja. Lubię, znaczy te singlowe teraz wymieniam, ale ja od nich poznałam The Antwoord i one są takie w moim sercu, bo też klipy do nich to jest dla mnie szał totalny i pamiętam, że jak oglądałam je te milion lat temu, to one, nawet jak dzisiaj je oglądam, są dla mnie nowoczesne i marzę o takim
o takim klipie, dlatego fak jest trochę w takim klimacie. Niektórzy... O, on rozwalił system totalnie tym referendum. Bożu, na głośnikach ja tak musi. No, no właśnie, The Antwoord było tutaj taką stricte inspiracją, skoro oni łączą rave'y z takimi bitami w zasadzie rapowymi, no to czemu nie połączyć tkliwej gitary, która jest tam w intrze z takim mocnym rave'em. Ale u ciebie ogólnie na tej płycie jest więcej takiego rapu, na przykład Askim Bazy Bohoma z razy dla tej frazy tyle razy, tyle razy generują przekazy. Słuchaj. Wow, no naprawdę ja tak nie umiem szybko z... Tak, o, po prostu. Uczymy się. Wiemy i docenię. No ja lubię ten rap. Znaczy ja nie uważam, że jestem raperką, ale lubię to, lubię słuchać rapu. Tylko właśnie nie tego takiego zautytunowanego, co się mnie pytałeś, ale ogólnie to uwielbiam te takie dużo słów, zbitki słów i tak dalej. A jeżeli chodzi o twój już taki utwór z tej płyty, który najmniej lubisz, bo wiemy już na dzień, jak miałeś ostatni wywiad, który widziałem, to był Sorrow from the Mountain. To był ulubiony wtedy. Wtedy był, że który najmniej lubię? Który najbardziej lubisz? A teraz. Najbardziej. Dalej? Nie, wtedy to było Sorrow from the Mountain, ponieważ pamiętam, że to był poniedziałek i jakoś tak poniedziałek mi się kojarzy z tym takim dniem, gdzie trzeba na nowo uwierzyć w siebie na nadchodzący tydzień. A dzisiaj ulubionym numerem jest Techno Smutek, dlatego, bo mam dzisiaj wyjątkowo pechowy dzień. Miałam samochodowe przygody i w ogóle wszystko było nie po mojej myśli, więc chciałabym tak sobie właśnie powiedzieć, niech ci nie będzie smutno. No i nie widać, że jest ci smutno, totalnie. No bo w zasadzie to, jak tak gadamy, to już nie myślę o tych wszystkich dzisiejszych przygodach. No ale każdy czasem tak ma, prawda, że jest jeden zapalnik rano i już wiesz, że ten dzień... Ale w sumie tak poniedziałek jest chyba jakieś tutaj, że jeżeli poniedziałek zaczął się... Dobrze, to zło pierdolnie znienacka. Chyba tak jest. Mam nadzieję, że nie pierdolnie w takim razie już do końca tego tygodnia jak domino. Nie. Oby nie. Oby nie. Powiedz mi, przeszedłem teraz troszeczkę do koncertów, bo jesteś już w trasie koncertowej. I powiedz mi, ja mam takie wrażenie, bo już nie liczę tych koncertów, na których byłem twoich, bo już ich jest za dużo. Wydaje mi się czasami, że twoja publiczność przychodzi na te koncerty właśnie się pobawić do takich żywszych utworów, a tych baladowych troszeczkę nie czuję za bardzo. Też masz takie wrażenie? Ja lubię bardzo ten moment, kiedy zaczyna się ballada w przypadku takiego numeru, na przykład z samą gitarą następuje cisza totalna, no bo jest to akustyczna gitara, więc nagle znikają basy i słychać na początku ten szmer ludzi, który był, no bo wiadomo, że jak w klubie jest głośno, no to oni sobie tam gadają, krzyczą, ale im ciszej, tym wszyscy bardziej właśnie milkną i uwielbiam ten moment, jak się nagle wszyscy tak po prostu patrzą i skupiają i ja wiem, że niektórzy może wcale nie chcą, bo chcą się dalej bawić, no ale jakby pewna etykieta tego wymaga, że skoro wszyscy obok zamilkli, no to ja też. Ale mnie ten moment napawa takim super skupieniem i takim czymś, że ci ludzie przyszli dla mnie. Ja bardzo mnie rozprasza i nie lubię tego, jak się gra na eventach, no bo ci ludzie nie przyszli wtedy dla ciebie na taki event, tylko przyszli na event, ty jesteś dodatkiem muzycznym i wtedy tej ciszy nie ma. Tylko jest rozproszenie, są szklanki, które stukotają, jest bar i wiadomo, więc ja ten moment bardzo lubię i wydaje mi się, że ludziom też jest on potrzebny, bo mimo tego, że niektórzy może czują na chwilę niedosyt, to ten niedosyt jest podświadomie, myślę, bardzo ważny, żeby potem z powrotem poczuć ten pierdol. Tak, dokładnie. No. Dobra, to kolejne pytanie, jeżeli chodzi o koncerty. Słyszałam o twoich modowych przypadkach, kiedy majtki się zamieniają w stringi, a czy miałaś takie z dźwiękiem, bo ty przy okazji pierwszej płyty sama wszystko ogarniałaś na scenie, teraz masz Grześka do tego, a czy zdarzają wam się jeszcze takie momenty, gdzie nie przyciśniesz dobrze guzika, albo coś ci się pomyli? No milion takich momentów, bo jesteśmy skazani na komputer, jako że jest on naszym takim głównym guru, no bo gramy muzykę elektroniczną, z komputera leci bardzo dużo rzeczy. Mimo tego, że gramy wiele na żywo, no to jesteśmy tylko we dwójkę na scenie, nie ugramy wszystkich dźwięków, więc czasem komp za nas gra perkusję, czasem gra bas i to jest notoryczne, że on się po prostu czasem, nie wiadomo z jakich powodów, wywali. Wtedy trzeba improwizować i tutaj cenię sobie właśnie obecność Grześka i cenię sobie to, że potrafię zagrać coś na instrumencie, bo można nawet jak czasem odmówi posłuszeństwa ten cały elektroniczny dobytek,
to przynajmniej można zagrać coś tak rasowo po prostu na gitarach. Mhm. I to nas ratuje. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby pada komp, a ja po prostu stoję i mówię do ludzi, sorry, kończymy. Więc milion razy nam się to zdarzyło. Albo gitara się na przykład wypięła z paska i wszystko się po prostu rozwaliło, więc są takie momenty, albo się czasem coś źle przeklika na padzie perkusyjnym i nagle myślę sobie, że klikam au, a klikam zupełnie co innego i jest ząg. Ale... A było tak raz, ale to było śmieszne. Tak, ale dla mnie najważniejsze w takich momentach jest to, żeby nie zrobić takiego zmieszania na twarzy, tylko jechać dalej. Ile jest po prostu momentów, gdzie schodzimy z Grześkiem ze sceny i jest takie poczucie, że my we dwójkę wiemy, kto co tam zawalił, ale z taką pewnością siebie po prostu i miną pokera, pokerową miną, jedziemy dalej, że często nikt nie widzi tego. I to nas zawsze potem śmieszy, że my wiemy między sobą, no ale przez tą taką pewność, że nic się przecież nie stało, tak miało być, to jakoś wtedy ten koncert idzie i wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili coś takiego, że jak Grzesiek się pomyli, to ja robię, nie wiem, To byłaby jakaś tragedia, no, bo wtedy ludzie by myśleli, że jest coś nie tak. Jeszcze chciałam zahaczyć tutaj o ten, bo teraz coraz częściej mi się wydaje, że podkreślasz, że jesteś projektem, że Mary z Polski to jest projekt i że jest trochę teatralny i przerysowany. A jaka jest różnica między Mary a Marysią? Marysia czasem się wstydzi pójść załatwić jakąś sprawę w urzędzie i jest bardzo nieśmiała. Mary z Polski jest zawsze uśmiechnięta i zawsze pewna siebie, ale to nie jest taka poza w takim sensie, że ja nagle tutaj teraz wychodzę z uśmiechem i udaję, tylko chodzi o to, że jak ja się przebiorę właśnie w swój strój, to ja się tak jakoś lepiej czuję, no a nie zawsze mam na to taką ochotę i czas łazić tak wiadomo, jak Mary z Polski, więc czasem jestem tą Marysią w bluzie, której się nie chce czasem i czasem zalegnie na kanapie, więc chyba tym się po prostu to różni, że jak ja mówię na to projekt, to mam na myśli, że to musi być od A do Z przygotowane, czyli no, jak gram koncert, no koncert, to muszą być też do tego ciuchy dla ludzi do sprzedaży, że muszą być grafiki z tyłu, scenografia i tak dalej. I że to jest projekt, dlatego bo może mi kiedyś coś strzeli do łba i będę chciała być właśnie tą apokalipsą Mintaj na przykład i robić zupełnie inną muzę. I wtedy będę kolejnym projektem, więc tak dlatego mówię, że to jest projekt. I to jest zajebisty projekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Właśnie kończymy tę rozmowę. Chciałbym Ci bardzo serdecznie podziękować. Widzimy się na koncercie w Warszawie oczywiście i może gdzieś przy okazji jeszcze na jakichś innych koncertach oczywiście. Super. Życzę powodzenia w trasie, żeby płyta była na pierwszym miejscu, a nie to na 13 chyba na Oliksie? No na 15, na 15. Ale to i tak jest szał, bo pierwsza nie była na żadnym. A pierwsza też się sprzedała w preorderze w mniejszym nakładzie. Tak, no. A kto dostał ostatni preorder? Nie wiem, jak to się stało, ale... A to ci później opowiem. Do ciebie doszedł ostatni preorder. Ostatni będą pierwszymi. Ale trzeba przyznać, że faktycznie wszystkie 1000, tam ile tego było, ponad 1000, podpisywaliśmy, że ja podpisywałam sama i pakowaliśmy razem wszyscy do kopert. Więc jeżeli komuś nie przyszły naklejki, to naprawdę nie wiem, jak to się stało. Przepraszam. Musiałam się sama pomylić. Ale właśnie powiedz mi jeszcze, bo mnie tak zaciekawiło, jak mówisz, że podpisywałaś sama te wszystkie płyty. Jak jest z tym odpisywaniem na Instagramie? Bo czasami przepraszasz tych ludzi i tak dalej. Nie masz czasami wrażenia, że dasz, nie wiem, menadżerce Agacie, albo, albo Grześkowi, albo tacie, tato masz, odpisz, ja nie mam sił i jestem dzisiaj Marysią, idę spać. Nie chcę im psuć życia, żeby wzrok im się popsuł. Nie będę im zawracać tym głowy, ale faktycznie zrobiło się coś takiego, że przy tej płycie Dekalog z Polski jest to bardzo miłe, ale jest tyle wiadomości i tu i tam, na Facebooku, Instagramie, że ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. W sensie staram się i robię, czasem siadam, jak jest czas, staram się odpowiedzieć. Tylko, że jak odpowiadam, to te osoby odpowiadają z powrotem i mi się cały czas to nawarstwia, że nie mogę jakby przeskrolować do tych niższych, bo cały czas ping, 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 ping. I ja po prostu co jakiś czas wpisuję właśnie taką ogólną, że dzięki i sorry, że no na razie nie odpiszę. Ja na pewno kiedyś na to odpiszę, bo dla mnie to jest super miłe i ja chcę to przeczytać i tak dalej, ale dzieje się po prostu tak dużo jeszcze też, bo mamy te wywiady wszystkie, no chociażby z tobą i tak dalej, że nie jestem w stanie po prostu odpisywać i trochę mnie to przeraża w takim sensie, że czuję się, że niektórzy się poczują poszkodowani.
poszkodowani. Mhm. Ale może to głupie myślenie, no bo w sumie podejrzewam, że i tak są ludzie na tym świecie, którzy mają o wiele więcej wiadomości i nie czują się z tym źle, że nie odpisują, więc może powinnam zacząć automatyczne odpowiedzi. Coś innego właśnie wykombinować. Ale myślę, że po prostu ludzie to zrozumieją. Na pewno, mam nadzieję. Też. Jak nie, to sorry from the mountain. No niektórzy tam czasem o coś zapytają, co już powiedzmy po tygodniu jest nieaktualne i wtedy też mi tak głupie, że patrzę, że o, już ci nie pomogę, już za późno, ale no cóż, po prostu jest za dużo tego, szczególnie Instagram robi ten taki wertowanie od najświeższych, więc... Tak. No tak to jest. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Do zobaczyska. Mi miło.